Siatkarze Roberto Piazzy do spotkania przystąpili po pełnym tygodniu treningów. Jak podkreślali szkoleniowcy, to był ostatni moment, by mocniej poćwiczyć przed zbliżającymi się rozgrywkami Ligi Mistrzów oraz klubowymi mistrzostwami świata. W meczu zabrakło Mariusza Wlazłego. Na jego miejsce pojawił się René Tepan. Ostatecznie PGS Kra pokonała zespół ze stolicy 3-0 w setach do 21, 21 i 20. MVP spotkania został wybrany Milad Ebadipur. Gramy coraz lepiej, coraz więcej zawodników daje coś od siebie na boisku. Fajnie sobie pomagamy i fajnie, że tego są zwycięstwa. Dzięki zwycięstwu Bełchatowianie wskoczyli na 5. miejsce w ligowej tabeli. Po 8 kolejkach mają 15 punktów.